Cześć akwaryści i akwarystki, kreweciarze i krewetkomaniaki, krewetkomaniaczki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ostatnio, słuchajcie, siedząc w domu wieczorem, jak zwykle przeglądając internety, szukając czegoś ciekawego w internecie, postanowiłem, że fajnie by było w moim przypadku, do mojego akwarium morskiego pojemniczki jakieś, w których bym mógł sobie trzymać balinga, bo po ostatnich testach, jakie zrobiłem u siebie w morskim zbiorniku, wyszło, że niestety KH już mocno leci i będzie trzeba, tak jak kiedyś miałem problemy z KH, gdzie wlałem, pamiętacie, te 5 litrów i schodziłem, tak teraz naprawdę KH już schodzi dosyć szybko, ja nic nie dozuję. Więc trzeba by coś tam tego KH dolewać. A jeżeli mówimy o metodzie balinga, no to trzeba by dolewać to równo razem z wapnem i z magnezem. I postanowiłem, że fajnie by było jakoś mieć pojemniki, nie? Żeby w coś tam te płyny wlać, żeby nie trzymać w takich bańkach jakichś tam, nie wiem, w butelkach czy w tych bańkach, jakbym brał na przykład z Aquaforestu. W tych banieczkach, tylko żeby to jakoś ładniej troszeczkę wyglądało. Zacząłem na rynku się rozglądać za oryginalnymi pojemnikami, które by mogły mi służyć właśnie do balinga, do poszczególnych komponentów. No ale jak zobaczyłem ceny, jakie producenci sobie wołają za tego typu pojemniki, to naprawdę włosy mi na głowie stanęły i stwierdziłem, że no nie upadłem jeszcze na głowę, żeby płacić takie pieniądze za kawałek pojemnika. No więc któregoś dnia wieczorem, przeglądając sobie Allegro, szukając jakichś tam różnych rzeczy, trafiłem, słuchajcie, na pojemniki. Link Wam do tej aukcji umieszczę w opisie filmu, więc tam szukajcie. Trafiłem, słuchajcie, na pojemniki na makaron. Już chyba ktoś gdzieś kiedyś pokazywał coś podobnego. Nie wiem, czy akurat takie pojemniki, jak ja znalazłem. Fajne na długi makaron, długie pojemniki, wysokie. Ładnie to naprawdę wygląda. I co jest fajnego? Zaraz Wam je pokażę, bo już mi przyszły. Zamówiłem 4 sztuki. W sumie są mi potrzebne 3, ale zamówiłem 4 sztuki, bo jakbym coś przekombinował, coś złamał przy wierceniu, no cokolwiek, to żebym miał po prostu w zapasie, a nóż ten czwarty też się do czegoś z czasem przyda. Pokażę Wam, jak takie pojemniczki wyglądają. Czekajcie, oddalę trochę kamerę, żeby było lepiej je widać. Poczekajcie. O, zrobimy tak, są. Takich pojemniczków, słuchajcie, na makaron kupiłem 4 sztuki. Zobaczcie, o, takie tam. 4 sztuki widać dobrze? Czekajcie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zobaczcie, 4 sztuki takie pojemniczki na makaron. Oczywiście naklejki, które tutaj są, w łatwy sposób nam zapewne zejdą. No, zobaczcie, bez żadnego śladu, więc to nie jest żadnym problemem. Ło. Zobaczcie, takie fajne pojemniczki. I co jest ciekawe, co jest, wydaje mi się, że świetnym rozwiązaniem. One są długie, naprawdę metruwa. U Andrzeja w garażu, już Wam powiem, jakie one są. One tutaj wysokość, tak Wam pokażę, żebyście też widzieli, jest 30 cm. 30, no tak powiedzmy 8,5, 9 i tak samo tutaj 8,5-9 na 30 cm. Ale co jest fajnego, że wlewając tutaj płyny, pokażę Wam zatyczki. Zobaczcie, zatyczki są z uszczelką. Widzicie? Zobaczcie, jest tutaj taka miękka, fajna uszczelka w tym miejscu, więc nic nam się nie wyleje. Do makaronów, ale ktoś, kto produkował te pojemniki, też pomyślał, że tam może ktoś będzie chciał trzymać coś innego. I zobaczcie, jest fajna, miękka uszczelka dookoła, która idealnie nam, zobaczcie tutaj, uszczelnia taki pojemnik. Koszt takiego pojemnika 13 zł, słuchajcie, na Allegro. Kupiłem 4. Także te naklejki możemy oderwać. Bardzo fajnie schodzą. No i słuchajcie, i takie pojemniczki. I ja tutaj sobie zrobię
te pojemniki właśnie na pojemniki do balinga, do komponentów. Będzie to dosyć prosta czynność, tak mi się wydaje. Otóż w tej pokrywie wywiercimy sobie otworek i w ten otworek, ja to wszystko robię, słuchajcie, z rzeczy, które znalazłem gdzieś tam na strychu, żeby nie kombinować, można to zrobić dużo łatwiej. Możecie sobie kupić ładne tutaj rurki akrylowe, wtedy sobie tu przywiercicie, dacie taką złączkę, jak jest na wężyk od powietrza. Tutaj sobie przymocujecie akrylową rurkę, żeby to ładnie wyglądało. I z tą akrylową rurką tutaj sobie to wprowadzicie. Wtedy będzie wyglądało profesjonalnie, ładnie. Ale że ja po taniości, i pewnie wy też byście chcieli, żebym wam pokazał moją wersję po taniości, więc wywiercimy sobie tutaj otworek. Ja mam, słuchajcie, takie złączki. Zobaczcie, takie złączki, one są z filtrów CornerJet. Z filtrów CornerJet możecie użyć cokolwiek innego. Na przykład takie złączki, zobaczcie, od kamieni napowietrzających. Też, albo jeszcze inne, tylko to może być ciut za małe, od tych takich kraników do regulacji powietrza. Takie elementy. Zrobimy sobie otworek. Zrobimy sobie na wcisk tutaj ten element, żeby był zamontowany. I zaraz wam pokażę, jak rozwiązałem sprawę tą odnośnie wężyka. Żeby to tak było też w miarę, wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie spoko. Pierw wywiercimy sobie otworek. Dobra, wkrętarka przyszykowana. Teraz muszę dobrać odpowiednie wiertełko. Jakie by mi tutaj styknęło, żebym nie przedobrzył też, żeby to nie było, wiecie, za duże, bo chodzi mi, żeby to w miarę na ciasno w ten plastik weszło, nie? Żeby nie było za duże, ale też żeby nie było za małe, no bo też nie będę tego na siłę tam wciskał, żeby coś mi znowu nie pękło. Momencik. Dobra, słuchajcie, wiertełko znalezione. I teraz prosta sprawa, nie? Wiertełkiem sobie nawiercę otwór, tylko nawiercę go troszeczkę z boku, nie idealnie na środku, z tego względu, że tutaj jest takie zgrubienie. Widzicie, jest więcej plastiku na środku. A po co takie, po co to wykorzystywać, tą większą ilość plastiku? Zawsze wtedy mniej wejdzie tutaj nam. Więc ja sobie, słuchajcie, wywiercę delikatnie z boku otworek. Wtedy będzie, słuchajcie, wydaje mi się, że troszeczkę lepiej niż tak na środku, nie? Dobra, mamy, słuchajcie, otworek wywiercony. Zobaczymy, jak nam przejdzie tutaj ten element. No, fajnie, ciasno. Ciasno, słuchajcie, to najważniejsze, nie? I mamy, zobaczcie, z jednej strony mamy zamontowany tutaj nasz ten element. Dlatego wybrałem te trójkątne pod kątem. Mam ich chyba tutaj z dwie sztuki. Z tego względu, że butelki jakby nie będą u mnie w szafce, tam gdzie mam całego sampa, tylko będą na zewnątrz i wężyki będą szły jakby z tej strony, będą szły tak i w tym kierunku do pompy dozującej. Więc nic nie szkodzi, że one są akurat pod kątem. Proste takie też jak najbardziej by dało radę. Zaraz wam pokażę, wyciągnę i wsadzimy, słuchajcie, sobie taki, o. Nawet lepiej wam powiem, zobaczcie. Z tej strony jest, tak to wygląda, a z drugiej strony mamy go tutaj. I tu już jesteśmy już w domu, także zamontować, w momencie, kiedy zamontowaliśmy w ten sposób tą złączkę, to już mamy sprawę załatwioną. Mówię, byśmy mieli wężyk z akrylu, by to wyglądało ładnie, profesjonalnie, nie? A w momencie, kiedy ja założę sobie wężyk zwykły, silikonowy, no to on może się zawijać w różnych miejscach i może nam do końca ten płyn nie schodzić, nie? Więc ja sobie odmierzę tutaj, byście widzieli, ja tutaj sobie odmierzę,
ile ja potrzebuję mniej więcej. No jak to jeszcze wejdzie do środka, to potrzebuję gdzieś taką długość, nie? Potrzebuję gdzieś taką długość. Teraz weźmiemy jakiegoś noża. Dobra, noża nie mogłem znaleźć, ale mam obcinaczki. Więc obetniemy. I teraz zobaczcie, o co mi chodzi, nie? Jeżeli ja wsadzę z takim miękkim flakiem, wsadzę to do pojemnika, no to tak, no w sumie też nie jest źle, no przecież nigdy idealnie do końca nie opróżniamy tych pojemników, tylko widzimy, że się zmniejsza i dolewamy znowu, więc też to nie będzie problemem. Ale ja sobie wymyśliłem, żeby to troszkę obciążyć i też poszukałem w swoich gratach, słuchajcie, akwarystycznych. Zobaczcie, takie końcóweczki, które się montuje do głowiczek Pad Mini. Do głowiczek Pad Mini, gdzie podłączamy napowietrzanie, żeby nam tutaj waliło przez głowiczkę, zaciągało nam powietrze i żeby nam waliło tutaj powietrze. Takie, słuchajcie, końcóweczki, takie adapterki do powietrza. Ja tego nigdzie nie wykorzystuję, a głowiczek Pad Mini miałem kilka i takie rzeczy mi zostały. I ja sobie, słuchajcie, tutaj zamontuję na końcu taki adapterek od właśnie Pata Mini. Już jest obciążone jest bardziej, nie? Już tak jest fajniej. I zobaczcie, mamy elegancko na samym końcu ten obciążnik, ten plasticzek. I zobaczcie płyn, i zobaczcie, gotowe. Gotowy nasz pojemniczek. Tutaj teraz sobie wpinamy kolejny wężyk i już do pompy dozującej. I takie, słuchajcie, pojemniczki. I tak zrobię, dokładnie tak zrobię wszystkie trzy pojemniki jak na razie. Do tego sobie jeszcze na drukarce wydrukowałem karteczki i ładnie sobie w tym miejscu taśmą przeźroczystą, bezbarwną sobie przykleję i będę miał, słuchajcie, wszystko ładnie przyszykowane. I tak samo zrobię kolejne. Także jeden mamy, słuchajcie, gotowy. Do jednego nie mam takiej końcówki od Pata Mini. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Kurde, gdzieś posiałem. Do jednego, słuchajcie, nie będę miał takiej końcóweczki od Pata Mini, bo mam tylko dwie, bo nie mogłem reszty znaleźć, ale znalazłem, słuchajcie, jeszcze coś innego. To jest też od Pata Mini do regulacji powietrza. To, co jest po drugiej stronie. Tu jest wężyk, tutaj sobie mamy regulację powietrza. I ja też tą część ściągnę i tylko zostawię coś takiego, nie? I tutaj wtedy też przyjdzie wężyk, o, i to będzie na dnie naszego pojemniczka, nie? Zawsze jakieś obciążenie, zawsze będzie to lepiej. No dobra, to ja się zabieram, słuchajcie, za pozostałe dwa i zaraz do was wrócę, jak już będę miał całe trzy zestawy przygotowane. Zobaczcie, magnes, KH i wapno. Trzy pojemniczki, wszędzie mamy wężyki na dole z tymi takimi adapterkami, które wykorzystałem właśnie od Pata Mini. Mam dwa. Wygląda to, słuchajcie, tak. Wszędzie są u góry porobione elementy, gdzie podpinamy teraz nasze wężyki do pompy dozującej. I mamy, słuchajcie, za 13, 13, 13, czyli mamy 39 zł. Za pojemniki plus elementy, no kawałek wężyka, to nie wiem, ile kosztuje z metr wężyka złotówkę. No i te elementy, jakiekolwiek musicie sobie tam pomyśleć, albo w ogóle dać tylko po prostu rurki i tyle. Ale ja mówię, no z doświadczenia wiem, że te rurki czasami potrafią się zawinąć, coś, i to już wtedy nie jest tak fajnie, dlatego fajnie mieć jakiś obciążnik na dole, albo jak macie gdzieś dostęp, żeby kupić sobie właśnie po normalnych pieniądzach rurki akrylowe, takie sztywne, prościutkie, to by było w ogóle super, nie? No i takie, słuchajcie, pojemniczki za 39 zł plus wężyk, to powiedzmy no z 43 zł gdzieś za trzy pojemniki. Mam jeszcze czwarty, którego jeszcze nie wykorzystałem, ale nie wiem, co w nim zrobię. Na razie będzie czekał na lepsze czasy. Na razie sobie zrobiłem, słuchajcie, takie ładne, zobaczcie, trzy pojemniczki za 39 zł. 40, no. Także cena chyba fajna. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Mega prosto, mega szybko. Link do aukcji, gdzie kupiłem te pojemniki, macie w opisie na dole.
Jeżeli macie Smarta na Allegro, to w ogóle za wysyłkę też nic nie zapłacicie. No, także to by było na tyle. Pozdrawiam Was, słuchajcie bardzo serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i na razie trzymajcie się. Cześć, cześć.